teraz to wyszło na jaw. Ciemna materia nie istnieje, a teleskop Jamesa Webba dostarcza na to dowodów. Niezwykłe galaktyki o kosmicznym świecie ujawniają, że wszystkie nasze poprzednie teorie dotyczące pochodzenia wszechświata były błędne. Naukowcy wcześniej wykorzystywali ciemną materię do wyjaśniania efektów takich jak formowanie się galaktyk, ale teraz istnieją wyraźne dowody na to, że te założenia były błędne. Znani naukowcy, tacy jak Michio Kaku, wyjaśniają, że musimy teraz całkowicie zmienić nasz kosmologiczny światopogląd ze względu na wiele niezwykłych obserwacji dokonanych przez teleskop Jamesa Webba. Cytując Michio Kaku: musimy przepisać wszystkie podręczniki dotyczące początku wszechświata. Potrzeba wielu miliardów lat, aby uformować galaktykę taką jak nasza Droga Mleczna ze 100 miliardami gwiazd. Ale teleskop Jamesa Webba znalazł 6 galaktyk, które istniały 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu i są do 10 razy większe niż nasza Droga Mleczna. To nie powinno istnieć. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wyznacza ekscytujący punkt zwrotny w astronomii i rzuca zupełnie nowe światło na nasze zrozumienie wczesnej ewolucji galaktyk. Odkąd teleskop został uruchomiony latem 2022, jedno fantastyczne odkrycie następowało po drugim. Już pierwszy obraz był pełen galaktyk, które są tak stare, że wysadzą w powietrze nasze dotychczasowe rozumienie wszechświata. Michio Kaku ujął to w skrócie: wszechświat nie może mieć 13,8 miliarda lat, jeżeli istniały gotowe, gigantyczne galaktyki zaledwie 500 milionów lat po wielkim, rzekomym wybuchu. Albo galaktyki rozwijają się w zupełnie inny sposób niż wcześniej zakładano. Obrazy kosmicznego świtu wstrząsnęły społecznością naukową i rozbudziły ciekawość. Musimy w końcu się dowiedzieć, jak naprawdę zaczął się nasz wszechświat. Co do tej pory przeoczyliśmy? Gdzie są nasze błędy i dlaczego te galaktyki są dowodem na to, że ciemna materia nie istnieje? Niesamowity bliźniak Drogi Mlecznej. Czy możesz sobie wyobrazić, że galaktyczny bliźniak naszej Ziemi istniał prawie 12 miliardów lat temu? To niewiarygodne, ponieważ duże i złożone galaktyki, takie jak nasza, mogły powstać znacznie później. Ale Sears 2112 udowadnia naukowcom coś zupełnie innego. JWST ujawnił, że byliśmy w błędzie. Sears 2112 ma przesunięcie ku czerwieni około 3 i jest galaktyką spiralną z poprzeczką o masie gwiazdowej około 3,9 razy 10 do 9 potęgi mas Słońca. Struktury z poprzeczką zawsze były uważane za oznakę bardzo rozwiniętych i dojrzałych galaktyk. Zgodnie z naszym wcześniejszym rozumieniem, galaktyka może wykazywać taki kształt dopiero po ewolucji trwającej miliardy lat, ale Sears 2112 istniała już 11,7 miliarda lat temu. Pamiętamy o tym. Wielki wybuch miał miejsce 13,8 miliarda lat temu. Sears 2112 byłby zatem prawdziwym turboewolucjonistą. Odkrycie Sears 2112 rodzi zupełnie nowe pytania dotyczące ewolucji galaktyk. Jeżeli Sears 2112 istniała na tak wczesnym etapie istnienia Wszechświata, musimy teraz całkowicie przedefiniować nasz obraz ewolucji Wszechświata. Galaktyki takie jak ta zmuszają astronomów do całkowitego przemyślenia swoich modeli ewolucji galaktyk, a odkrycia te nieuchronnie oferują zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju nowych teorii. Do tej pory zakładaliśmy, że krótko po Wielkim Wybuchu Wszechświat był gorącą zupą gazów i luźnych cząstek. Stopniowo Wszechświat ostygł i uformowały się pierwsze atomy. Na tym etapie Wszechświat składał się głównie z wodoru i helu. Pod wpływem grawitacji gazy te zaczęły kondensować się w chmury. W tych gęstych obłokach gazowych ciśnienie i temperatura wzrosły do tego stopnia, że w jądrach pierwszych gwiazd osiągnięto warunki do fuzji jądrowej. Te pierwsze gwiazdy były prawdopodobnie bardzo masywne i świeciły stosunkowo krótko. Dzięki grawitacji utworzyły one pierwsze grupy, które były jądrami pierwszych galaktyk. Pierwsze masywne gwiazdy często kończyły się eksplozjami supernowych, które uwalniały do Wszechświata wiele cięższych pierwiastków. Pierwiastki te miały kluczowe znaczenie dla formowania się kolejnych generacji gwiazd, które nie były tak jasne i świeciły znacznie dłużej. Dzięki znacznie dłuższej żywotności coraz więcej gwiazd łączyło się w grupy. Naukowcy wyobrażali sobie, że te pierwsze galaktyki były małe i miały nieregularny kształt, zupełnie niepodobny do dużych galaktyk spiralnych i eliptycznych, które widzimy dzisiaj. Z czasem te wczesne galaktyki zderzały się i łączyły ze sobą, tworząc większe i bardziej złożone galaktyki. Powstanie różnorodnych struktur galaktyk, które obserwujemy obecnie we Wszechświecie, zostało przypisane przez naukowców procesom łączenia się galaktyk.
Łączenie się galaktyk trwa miliony lat, jeżeli nie dłużej. Zgodnie z tymi teoriami, galaktyki takie jak Sears 2112 powinny mieć już 7 lub 8 miliardów lat, a to oznaczałoby, że istniały przed Wielkim Wybuchem. Jak możesz sobie wyobrazić, odkrycie Sears 2112 było szokiem dla naukowców, a jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że JWST odkrył znacznie starsze, doskonale uformowane i świecące galaktyki w kosmicznym świcie. Glass Z13. Najstarsza galaktyka ze wszystkich. Michio Kaku rozpoczął od wprowadzenia nas w tajemnicę najnowszego odkrycia. JWST odkrył 6 galaktyk, które istniały 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Najstarszą z nich jest Glass Z13, galaktyka, która jest oknem do czasów, które sięgają niemal początków Wszechświata i po raz kolejny to, co widzą nasze oczy i co ujawniają nasze pomiary, podważa koncepcje dotyczące tego, jak pierwsze galaktyki powstały i ewoluowały. Wiek Glass Z13 szacuje się na około 13,5 miliarda lat. Jednak jej powstanie musiało zająć co najmniej kilkaset miliardów lat, co oznacza, że jej wiek wykracza również poza Wielki Wybuch, a naukowcy znaleźli dalsze dowody na istnienie jeszcze starszych galaktyk w danych JWST. Najpóźniej od momentu tych odkryć narastają pytania, jak galaktyki mogły uformować się tak szybko po Wielkim Wybuchu, jakie procesy doprowadziły do ich powstania we Wszechświecie, który rzekomo był jeszcze w powijakach, czy też galaktyki rosły znacznie szybciej. Ciemna materia. Rozwiązanie zagadki? Czy uwierzyłbyś mi, gdybym powiedział, że naukowcy oparli całą teorię powstania galaktyk na założeniu, które nie zostało jeszcze udowodnione? Konwencjonalna kosmologia zakłada, że ciemna materia odgrywa kluczową rolę w formowaniu się i ewolucji galaktyk. Równania działają tylko dzięki wynalezieniu tej materii. Ale teraz JWST udowadnia, że coś w tych równaniach mogło być nie tak i być może założenie ciemnej materii również okazuje się dramatycznym błędem. Nikt nie może zobaczyć ciemnej materii i nikt nie może jej zmierzyć, ale podobno istnieje i mówi się nawet, że stanowi 85% Wszechświata. Wyobraź to sobie, naukowcy wyjaśniają 85% kosmosu istnieniem czegoś, czego nie można udowodnić, zmierzyć ani zobaczyć. Następnie możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób naukowcy wpadli na taki pomysł. Odpowiedzią na to pytanie są efekty, które można zaobserwować w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Ciemna materia daje się tam odczuć przez swój ciężar. Rzekomo wywiera również nacisk na widoczne formy materii, ale to wciąż nie jest dowód na jej istnienie. Naukowcy często mają rację w swoich teoretycznych założeniach. Na przykład czarne dziury istniały już w równaniach matematycznych ogólnej teorii względności, zanim jakikolwiek astronom kiedykolwiek zobaczył prawdziwą czarną dziurę. Założenie to zostało później potwierdzone, a podobne przykłady można znaleźć w astronomii i innych gałęziach nauki. Jednak założenia matematyczne, takie jak istnienie ciemnej materii, nie zawsze znajdują potwierdzenie. Musimy zachować otwarty umysł, jeżeli chcemy poznać prawdę, a odkrycia JWST stanowią aktualne wyzwanie dla świata badaczy, aby ponownie przemyśleć istniejące teorie i wymyślić nowe modele. Czy Mond ma rację? Teoria Mond dowodzi, że nasz wszechświat można wyjaśnić również bez ciemnej materii. Została ona zaproponowana w 1985 roku przez izraelskiego fizyka Mordechaja Milgroma. Zmodyfikowana dynamika Newtona, w skrócie MOND, oferuje radykalnie inny pogląd na siły grawitacyjne w galaktykach. Zamiast wykazywać na istnienie niewidzialnej i niematerialnej ciemnej materii, MOND modyfikuje prawa ruchu Newtona w bardzo specyficznych warunkach. MOND sugeruje, że siła grawitacji w regionach o bardzo niskim przyspieszeniu, takich jak te znajdujące się w zewnętrznych regionach galaktyk, jest silniejsza niż przewidują klasyczne prawa fizyki. Takie dopasowanie mogłoby na przykład udowodnić, że krzywe rotacji są całkowicie pozbawione ciemnej materii. MOND wykazywała imponującą zgodność z obserwacjami w niektórych przypadkach, jednak teoria ta ma również ograniczenia, zwłaszcza w wyjaśnianiu zjawisk w większych skalach, takich jak ruch galaktyk w gromadach galaktyk i kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła. Obserwacje te ponownie dobrze pasują do standardowego modelu kosmologii, który obejmuje ciemną materię i ciemną energię. Odkrycia JWST mogą zapewnić nowy zakres dla takich teorii jak MOND. Jeżeli teraz stanie się coraz bardziej jasne, że konwencjonalne modele ewolucji galaktyki i rola ciemnej materii muszą zostać dostosowane, może to również oznaczać, że MOND będzie dalej rozwijana lub że naukowcy wymyślą zupełnie nowe podejścia i przedstawią zupełnie nowe, zaskakujące teorie.
Faktem jest, że astrofizyka musi teraz wkroczyć na nowy grunt i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co z tego się wyłoni. Ciemna materia odkryta w wielkim zderzaczu hadronów. Plotka głosi, że naukowcy z CERN eksperymentują również z ciemną materią i te plotki mogą być prawdziwe. Naukowcy z LHC próbowali już odkryć lub stworzyć cząstki, które mogłyby być kandydatami na ciemną materię. CERN to europejska organizacja badań jądrowych, znana z przełomowych eksperymentów w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. W Wielkim Zderzaczu Hadronów, najpotężniejszym akceleratorze cząstek na świecie, protony są zderzane z prędkością bliską prędkości światła w celu zbadania podstawowych elementów materii i sił. Protony są rozbijane na ich elementy składowe w wyniku zderzenia, a naukowcy byli już w stanie zidentyfikować dziesiątki znacznie mniejszych cząstek. Teorie takie jak supersymetria już postulowały istnienie nowych cząstek, które leżą poza standardowym modelem fizyki cząstek. Ich właściwości dostarczają dowodów na to, że mogą one być częścią ciemnej materii. Kluczowym wskaźnikiem tego jest brak energii lub pędu po zderzeniu. Cząstki, które nie są bezpośrednio wykrywalne, mogą być zatem potencjalnymi cząstkami ciemnej materii. Jednak istnienie ciemnej materii nie zostało jeszcze w pełni udowodnione, ale nauka nigdy nie śpi. Astronomowie pracujący nad największymi zjawiskami w kosmosie mają teraz nowe zadania, a jednocześnie naukowcy w Genewie kontynuują badania nad światem najmniejszych cząstek. Nauka od czasów starożytnych była dyscypliną eksperymentów, założeń, potwierdzeń, a także porażek i aberracji. James Webb zrewolucjonizuje nasze spojrzenie na świat, tak jak Galileusz i Mikołaj Kopernik udowodnili światu, że Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie. Subskrybuj teraz i nigdy nie przegap nowych filmów.